Poznaliśmy laureatów ogólnopolskiego konkursu fotograficznego Pejzaż Polski. Wydarzenie co roku organizuje Kętrzyńskie Centrum Kultury. Biorą w nim udział zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy. To już 23. edycja. Chcemy, żeby ten konkurs był otwarty dla każdego i żeby te nasze hasło tego konkursu, Pejzaż Polski, było też takim poniekąd wyzwaniem dla każdego. Chcemy poprzez ten konkurs pokazać Polskę inną, taką fascynującą, pokazać jej zupełnie inne oblicze, ale też w oparciu o to, co oczywiście codziennie możemy w niej zobaczyć. No i myślę, że w tym roku udało to nam się fantastycznie pokazać. W tym roku organizatorzy utworzyli jeszcze jedną kategorię konkursową – pejzaż miejski. Tutaj skupialiśmy się na pokazaniu tych uroków naszej polskiej wsi, miast, miasteczek i tego wszystkiego, co wokół nich się dzieje. Od świateł neonowych po jakieś szyldy. No, cały miejski organizm tutaj miał być pokazany i myślę, że też to fantastycznie wyszło w tej kategorii. W tegorocznej edycji konkursu jurorzy zdecydowali przyznać nagrodę Grand Prix Markowi Hasso-Agopsowiczowi za całokształt nadesłanych prac. Komisja doceniła wysoki poziom artystyczny zdjęć pana Marka. Jego fotografie urzekają nieoczywistą formą, ale również klasycznym pięknem. Jestem bardzo usatysfakcjonowany, jeszcze tak nie było, żeby tyle zdjęć na wystawie było. Zyskał uznanie w oczach jurorów. Laureat tegorocznej nagrody Grand Prix zaczął fotografować już w szkole. Kontynuował swoją pasję do studiów, a powrócił do niej na emeryturze. Zamiłowanie do robienia zdjęć łączy z uwielbieniem do podróżowania. Uwielbiam fotografować ludzi. Tam, gdzie są emocje. Jak są emocje, to ja idę, przyglądam się, patrzę, staram się wczuć się w sytuację i fotografuję. Lubię fotografować architekturę, abstrakcję, no i przyrodę. To przyrodę dlatego, że chodzimy z żoną wokół Olsztyna i mam aparat ze sobą i fotografuję. Tyle pięknych dookoła jest rzeczy. Zajmowanie się fotografią jakby mnie inspiruje do patrzenia na świat dookoła, jaki jest piękny świat. Prace laureatów możemy oglądać w galerii Rast Art w Kętrzynie jeszcze do końca listopada. W przyszłym roku wystawa zagości w Galerii Marszałkowskiej w Olsztynie, a ponadto nagrodzone zdjęcia ozdobią kętrzyńskie wiaty przystankowe.